kolejna jedynka. Kiedy zaczniesz się uczyć? Nie, proszę, nie dawaj mi kolejnego wykładu. Ale mama nie odpuści. Masz kuć wszystkie książki. O nie, nie chcę i nie zrobię tego. Gdybym mogła mieć miłą mamę. Znowu dostałam jedynkę. Mama się wścieknie. O, tu jesteś. Pokaż, co dostałaś. Cóż, to jedynka. Nie, po prostu przemieńmy ją w piątkę. Nawet z plusem. Wow, oceny to nie wszystko. Posprzątajmy trochę. Oczywiście razem. Z mamą zmywanie naczyń jest takie przyjemne. A teraz zetrzyjmy kurze. Nie możesz robić tego beze mnie? A psik! Miła mama całkiem nieźle radzi sobie sama. Czemu jej córka nie może po prostu pooglądać telewizji? Jestem taka zmęczona. Nie tak jak mama. Ej, nie przestawaj. Mieszkanie samo się nie posprząta. No już, już. Teraz jest doskonale. I mogę zająć się fryzurą córki. O! To jest najsłodszą córeczką na świecie? Auć! Piękno boli. Co jest nie tak z tym strojem? Jest taki dziecinny. Chciałabym, żeby moja mama pozwalała mi na wyrażanie siebie. Pora iść na zakupy. Co sądzisz, skarbie? Nie wstydź się. Przyjmiesz, co tylko zechcesz. To szaleństwo. Jest taka dorosła. Moja córeczka. Czy w tej sukience można wyjść z domu? Ale mama ma pewien pomysł. Ten strój będzie pasował. Ale jest trochę zbyt dorosły. Nie podoba mi się. Mama jest innego zdania. Potrzebujemy więcej ozdób. Jak Danusia to wszystko uniesie? To jest stylowe i oryginalne. Ściśnijmy nieco gorset. O nie, kolejny strój. Nie mogę oddychać. Spokojnie, Danusiu, przymierzymy buty. Ale nie na obcasie. Nie! Jak dorośli mogą w tym chodzić? Mamusiu! O, kolejny dodatek. Co gdyby moja mama była szpiegiem? Złoczyńcy są wszędzie. Paula czuje ich na kilometr. Nie ruszaj się. A, to ty, słonko. Chcę ci pokazać jeden z moich trików. Dotyczy bycia niewidzialną. I bardzo ostrożną. Gotowa? Oj, chyba koniec lekcji. Mama musi wrócić do pracy. O, co to? To sekretna walizka mamy. To jest takie interesujące. Danusia musi przejrzeć wszystko. Gwizdek? Czemu jest taki głośny? A, latarka. Oczywiście, jest mega jasna. A co z tym guzikiem? Nie, Danusiu, to wymazywacz pamięci. Naciśnij guzik i... Ale jaskrawy flash. To wszystko? Nie ruszaj się. A, to ty, słonko. Gdzieś o tobie słyszałam. Każda dziewczyna uwielbia baśnie. I fajnie by było, gdyby mama była księżniczką. Smacznej herbaty, słonko. Mamo, mam ci tyle do opowiedzenia. Nie mogę uwierzyć, że jestem córką Śnieżki. Chodźcie do mnie, ptaszki. To magia. A herbatka jest bardzo smaczna. Ciekawe, czy owoce też. Spróbuję tego jabłka. Ups. Hej, co jest? Zasnęłaś? Tak, śpi jak zabita. I nic nie może jej obudzić. Danusia próbowała wszystkiego. Została ostatnia opcja. Pocałunek prawdziwej miłości. Ej, uratuj moją mamę. Tylko jeden całus. Czemu ludzie są bez serca? Znowu praca domowa. Mam dość tych podręczników. Chciałabym dostać nagrody bez nich. Danusiu, gratulacje. Ja, to super. Czym niby jest lepsza od nas? Koledzy są zazdrośni.
ale jej jest to obojętne. Mama jest jedyną osobą, której zdanie szanuje, a tak się składa, że jest dyrektorką. To żałosne. Starczy, koniec nagród. Hej, mała. Bycie zauważoną przez swoją sympatię jest znacznie lepsze. Kto to? O nie. Paula nie pozwoli córce na randkowanie z tym typem. To przegryw. Ale mamo. Chcę mieć tatuaż. Ale mama pozwala mi jedynie na te zmywalne. Gdyby była tatuażystką. Gotowe. Następny. Twoja kolej, kochanie. Smok na nadgarstku. Tak. To arcydzieło. Dziękuję. A może zrobimy ci kolczyk? W nosie? W wardze? O, no nie wiem. Powinnam? Nie martw się. To będzie świetne. Zobacz, jaki jest piękny. Co to ma być za tatuaż? Ledwie go widać. Potrzebujesz czegoś ekstra. I już mam nowy wzór. Oj, dla niej to za dużo. Mamo, nie. Ale nic jej nie powstrzyma. Nie, nie rękaw. A teraz kolczyk w pępku. Pomocy. Swoją drogą, co się stało z moją skarbonką? Zobaczmy, ile tam jest. No cóż, gdyby moja mama była bogata. Chwila. Ona cały czas pracuje i nie ma czasu dla swojej córki. Pomożesz mi? Nie teraz, słonko. Pokojówko. Ją poproś. Ale służba domowa nie jest dobra z języków. Nie da sobie sama rady. Więc wzywa inną służącą. Dwie pokojówki też nie mają szans z pracą domową. Trudno, posłucham muzyki. Ale nie tak głośno. W takich warunkach nie da się pracować. Weź te złote słuchawki. Wow! A gdy praca domowa jest w toku, może nadrobimy relacje. Mamo, chcesz pieniądze? Proszę. Nie to miałam na myśli. Ale mama musi lecieć na delegację. Panie, miejcie oko na moją dziewczynkę. Zapłacę za to. Nie, mamo, nie wszystko można kupić. Chciałabym gdzieś pojechać. Gdyby tylko moja mama była bardziej rozrywkowa. Czy właśnie odpoczywasz? Pozbieraj się. Jedziemy na obóz. Teraz? Danusia nie była na to gotowa. Ale to brzmi nieźle. Gdzie jest mój mundurek? Zabiorę wszystko, co najważniejsze. I nie mogę zapomnieć o plecaku. Ale jest ciężki. Ruszamy na przygodę. Ej, czemu nikt nie uprzedził mnie o komarach? Nie becz. Spójrz, co za piękny wąż. Mamo. Czemu jesteś taką płaksą? Tracimy takie piękne widoki. Nie, mam już dość. Trzymaj to. I to też. O nie. Biwakowanie chyba nie jest rzeczą dla Danusi. Hej, na co czekasz? Jeszcze nie odkryłyśmy zapomnianego szlaku. Ale już nie dam rady iść. Pomocy! To nie kocha słodyczy. Pycha. Szkoda, że tak szybko się kończą. Chciałabym, by mama była cukiernikiem. Nigdy nie kończyłyby nam się łakocie. Właśnie je zrobiłam. Te bułeczki są świetne. A nie posmakowałaś jeszcze moich tortów. Pięknie pachną. A do tego są niebo w gębie. O, wow. Danusia już jest przejedzona. Ale mamy nic nie powstrzyma. Ktoś musi skosztować jej kreacji. A może później? Nie, weź tylko gryza. Co za dużo, to niezdrowo. Ktoś chyba zaraz pęknie. A deserów wciąż przybywa. No to teraz eklerki. To jakiś koszmar. Ciężko wyobrazić sobie życie bez TikToka. Gdyby mama była influencerką. Proszę bardzo. Nie ignoruj mnie, skarbie. Zatańcz ze mną. O nie. Z drugiej strony. Filmik z mamą zdobył popularność. Czemu
nie nakręcimy jeszcze kilku. Uśmiech. Ale to może być niebezpieczne. Teraz Paula nie odkłada telefonu. Jeszcze jedno zdjęcie. Może odpoczniemy przez noc. Ale nowa gwiazda uzależniła się od TikToka. Wracaj spać, słonko. Czas leczy rany. Nie powinnam była nakrzyczeć na nią za tę jedynkę. Pauli zrobiło się głupio po tym, co powiedziała. A Danusia zdała sobie sprawę, że jej mama jest najlepsza. Może ciacho na zgodę? Wiesz co, zapomnijmy o tej słabej ocenie. To świetny pomysł. Kocham cię tak bardzo. Podobała ci się nasza nowa historia? Co ty lubisz w swojej mamie? Napisz w komentarzu. Na naszym kanale znajdziesz więcej ciekawych filmików. Subskrybuj, daj łapkę w górę i kliknij w dzwonek. Nie przegap najśmieszniejszych skeczy o wszystkim na świecie na TrumTrum Select.